Siema ludziska, z tej strony się kłania Shogo. Dzisiaj będzie szybki tutorial, jak wbić na serwer w Counter-Strike'u Globalu po jego oficjalnym wyłączeniu, kiedy już wyszedł Counter-Strike 2. Wybieramy Counter-Strike'a 2 z menu, prawy, właściwości, beta. Wybieramy Counter-Strike, czyli CSGO Legacy Edition. Będzie to zawsze wersja poniżej 1.40. Czasem się tu zmienia, po prostu szukajcie najczęściej CSGO Legacy. Czasem się to zmienia z tego, co widziałem u innych youtuberów na filmikach. Aktualnie to jest to, co wam pokazałem. Klikamy graj, po tym jak się nam CSX aktualizuje, wybieramy wersję Legacy wersją, czyli CSGO. Też na wiadomo, gra standardową, co oferuje aktualnie Counter-Strike Global Offensive, no więc o wiele mniej. Ogólnie macie tylko dwie możliwości, albo gracie na boty, albo na serwerach społecznościowych. To są dwie jedyne aktualnie opcje, nie ma rankedów, nie ma innych trybów, nie ma, po prostu macie tylko boty oraz serwery społecznościowe. Ja tu postawiłem taki prosty serwer, 5 na 5, można zmieniać na mapy, te sprawy. Klikamy tutaj, widzicie, nie trening z botami, tylko wyszukiwarka serwerów społecznościowych. Klikamy tak, tu klikamy więcej informacji, szybki escape, powtarzamy to. I teraz się nam to wyświetli tutaj, wyszukiwarka serwerów do gier. Tu jest mój serwerek, 5 na 5. No, wchodzimy na serwer, gramy, tu nie ma żadnej filozofii. Tu wam pokazałem z tym escape'em tego trika, ponieważ inaczej cały czas się będzie wam pojawiał komunikat. Jak widzicie, jest to proste jak budowa cepa, jak chcecie sobie zagrać w CS-a. Jak znaleźć serwery, no to wchodzicie na wujka Google'a, wybieracie po prostu i gracie. Jak widzicie, działa, działa. Tutaj jeszcze wam pokażę alternatywny tryb, jak wbić na serwer. Mianowicie można przez konsolę. Włączamy konsolę tyldą, jest to przycisk, taka kreseczka pod escape'em dosłownie. W prawym górnym rogu na klawiaturze wpisujecie connect, connect. Możecie sobie wybrać, wpisujecie IP serwera po prostu. Po tym naciskacie enter i włączy wam ze serwerem. Jakbyście nie wiedzieli, jak włączyć konsolę, bo jest zablokowana, wchodzicie w menu ustawień, gra. I tutaj włącz konsolę, zaznaczacie na tak, potwierdzacie, jeśli tam coś jest i tyle. No. No już wiecie wszystko, miłej gry, hej!